Minęła 19. Witam serdecznie, Janusz Tomczak. Witam, drogi Państwa, z Konina na dzisiejszym spotkaniu i webinarze z transportu strunowego naszej firmy Skyward Community. Temat: technologia transportu strunowego, historia powstania możliwości rozwoju i inwestowania. Ja się nazywam Janusz Tomczak, jestem z grupy ambasadorów SWC Grupa Polska Polishteam.pl i zapraszam serdecznie na dzisiejsze spotkanie. Kilka słów o sobie, tak na początku, dla tych Państwa, którzy tutaj są pierwszy raz. Ja się nazywam Janusz Tomczak, od roku 1990 do dnia dzisiejszego prowadzę własną działalność gospodarczą. Rok 2002-2007, studia wyższe, kierunek marketing, specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi. Natomiast od 2016 roku czynny inwestor w Skyward Community, natomiast rok 2018 łamany na 2019 po 14-miesięcznym szkoleniu. Ukończyłem szkolenie dla ambasadorów Skyward Community, które rozpoczęło się tutaj w naszej firmie pod kierunkiem pana Jurija Galaty. Były to zarówno szkolenia online, jak i wyjazdowe. Między innymi uczestnicy tego szkolenia byli na takich wyjazdowych szkoleniach w Bułgarii, w Estonii, w Belgii, a zakończyliśmy te nasze wojaże szkoleniowe w Dubaju, gdzie mieliśmy uwieńczenie tego naszego 14-miesięcznego kursu szkolenia, gdzie otrzymaliśmy tytuły i dyplomy ambasadorów Skyward Community, jak również byliśmy w miejscowości Sharjah, gdzie to był dopiero początek, gdzie powstawało i powstało Centrum Innowacyjne w Sharjah i tam mieliśmy spotkanie jako pierwsi oficjalne z właścicielem naszej firmy, głównym projektantem, panem Anatolijem Junickim. Drodzy Państwo, my dzisiaj będziemy się zajmować transportem strunowym i firmą naszą Skyward Community, która pozyskuje finansowanie między innymi na rozwój technologii transportu strunowego. Nasza firma macierzysta to jest UST, to są technologie transportowo-infrastrukturalne, UST, Unicki Strange Technology Transport. U to jest taka litera, która jest w tej chwili takim naszym brandem od pierwszej litery nazwiska naszego właściciela. I teraz, drodzy Państwo, jaka jest nasza filozofia, że transport powinien być rozwiązaniem wielu problemów, a nie ich źródłem. To jest filozofia UST. Transport UST oferuje technologię transportu podwieszanego do przemieszczania się pasażerów i ładunków nad ziemią. Naszym zadaniem jest przede wszystkim tworzenie transportu na takiej estakadzie szynowo-strunowej, na której są prowadzone prace nad optymalizacją aerodynamiki i zwiększeniem prędkości. Nasz transport powoduje to, że wykorzystując go na drugim poziomie, mamy ponadprzeciętne bezpieczeństwo, jak również realizujemy bardzo racjonalne wykorzystanie zasobów ziemi i zasobów minimalizujących szkody wyrządzone środowisku przez ten transport. To jest nasz właściciel, główny wynalazca, pan Anatolij Junicki. On jest przede wszystkim inżynierem, a jak również jest naukowcem. Filozofia naszej firmy to jest UST, czyli technologii transportu strunowego, to jest optymalna, efektowna i bezpieczna. Taka jest nasza technologia, tak ją promujemy się na całym świecie. Anatolij Junicki to jest naukowiec, wynalazca ponad 200 prac naukowych, 20 monografii, ponad 150 wynalazków z dziedziny budownictwa, transportu, inżynierii mechanicznej, przemysłu elektronicznego i chemicznego. Jest twórcą systemów transportu kosmicznego i geokosmicznego, a także szeregu projektów transportowych i infrastrukturalnych opartych o technologie strunowe.
kierownik dwóch projektów ONZ, tak zwanych grantów w roku 1998-2002 i członek Federacji Kosmonautyki ZSRR. ZSRR, dawne państwo Zjednoczonych Republik Radzieckich. Założyciel grupy spółek UST, generalny projektor Junicki Strange Technologies. Pan Junicki te dwa granty dostał w roku 1998-2002. One dotyczyły budowy i rozwoju miast linearnych. Natomiast jako członek Federacji Kosmonautyki Rosyjskiej z tego względu, że on jest wykształceniem konstruktorem silników rakietowych i swoją karierę zaczynał na Bajkonurze, czyli w takim miejscu w Związku Radzieckim, gdzie był ten cały ośrodek kosmiczny. Taki odpowiednik amerykańskiego NASA. Teraz nasze moce, te UST, to jest przede wszystkim to, że my jako grupa spółek posiadamy własne firmy, które obejmują cały zakres działań na rzecz wdrażania innowacyjnych technologii UST, takich między innymi jak w pełni wyposażona i zaawansowana spółka inżynierska, własny zakład produkcyjny z dużym doświadczeniem w produkcji pojazdów, dwa centra badań i certyfikacji zrealizowane w różnych warunkach klimatycznych oraz osobny dział odpowiedzialny za proces certyfikacji i badań. Te dwa nasze działy zlokalizowane w tych różnych warunkach klimatycznych, to jeden znajduje się na terenie Białorusi, w miejscowości Marina Horka. To jest taka miejscowość na 70 km południowy wschód od Mińska i tam po dawnym poligonie takim wojskowym, czołgowym, gdzie dostaliśmy ten teren od ówczesnego i obecnego prezydenta Białorusi, pana Łukaszenki, poddany rekultywacji, ten teren trwał ponad pół roku, ta rekultywacja i tam od blisko, proszę państwa, 5 lat mamy już wybudowane nasze centrum certyfikacji na ten teren tak zwany europejski, tą strefę klimatyczną. Natomiast drugi ośrodek, o którym tu wspomniałem, to jest ośrodek w Szardży. To jest jeden z Emiratów, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i tam w Centrum Innowacyjnym w Szardży mamy również swoje miejsce. Jest to taki kompleks, w którym jest zorganizowany pod auspicjami Uniwersytetów Amerykańskich, i tam między innymi wszelkie nowe technologie, jakie są tylko na świecie możliwe do stworzenia i wykonania, będą znajdować się i znajdują się w tym Centrum Innowacyjnym w Szardży. Dalej, nasza spółka inżynierska to jest praca właśnie naszego głównego wynalazcy, pana Anatolija Junickiego. Ona stanowi integralny, zaawansowany technologicznie zespół i system transportu składający się na zautomatyzowane pojazdy i unikalnego systemu strun, a także infrastruktury zielonych systemów zasilania, ponieważ nasze systemy zasilania opierają się przede wszystkim na energii elektrycznej wytworzonej z alternatywnych źródeł energii, tak zwanych OZE, czyli z wiatru, wody, spalania śmieci, etc. Całość tego naszego kompleksu to jest kompleks przemysłowy, który realizuje specjalne biuro projektowo-technologiczne z produkcją pilotażową. Mamy tych działów inżynieryjnych, proszę państwa, ponad 80. UST wykonuje ciągły i złożony proces roboczy obejmujący wycenę projektową, budowę, uruchomienie technologii transportowych i infrastrukturalnych, w tym szkolenia specjalistów i obsługę posprzedażową. Czyli reasumując, my zajmujemy się kompleksowo od projektu po wykonanie tak zwane fizyczne, czyli budowlane, jak później tą obsługę, gdzie będzie również zbudowany taki ośrodek, który będzie zarządzał całą tą infrastrukturą i transportem na całym świecie. Ma się to mieścić w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tak jak mówiłem wcześniej, transport strunowy ma dwa centra testowe. Jeden w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, drugi na terenie Białorusi. Obydwa te nasze centra dostały już tak zwany certyfikat TIF,
gdzie wychodzimy już z naszą technologią na rynki zewnętrzne. A przede wszystkim zajmujemy się budową projektów komercyjnych. Mamy takich projektów w tej chwili podpisanych i w realizacji 4, czyli to jest kompleksowe wykonanie projektu poprzez jego wybudowanie i później eksploatację. To jest bardzo ważny element, bo drodzy Państwo, przekazuję Wam taką informację, że w każdym projekcie komercyjnym nasza firma będzie miała 20% udziału własnego, a ten udział własny będzie przeznaczony przede wszystkim do prowadzenia eksploatacji, prac naukowych, a także z wypracowanego zysku na wypłatę dywidendy, o której będę mówił później. Transport pasażerski UST to jest przede wszystkim takie unikalne rozwiązanie infrastrukturalne dla miast i wsi i dużych przedmieść, przede wszystkim dlatego, że on się znajduje na drugim poziomie, przeznaczony jest do ruchu miejskiego i międzymiastowego. Jest on harmonijnie zintegrowany z istniejącą infrastrukturą dowolnej metropolii. Chodzi o to, że my możemy ten nasz transport, drodzy Państwo, implementować zarówno do nowych osiedli, do nowych tras, jak również do już istniejących infrastruktur, czyli miast. Czyli jest to bardzo wygodne rozwiązanie, bo powiem Państwu takich kilka słów na temat wizyty naszego kolegi, który też mocno promuje nasz biznes, pan Andrzej Pluta i Tomasz Żarnecki, którzy byli na kilka lat temu na takiej konferencji pod Paryżem. Tam spotkali się z władzami Paryża i była rozważana możliwość rozbudowy metra paryskiego, natomiast oni przedstawili projekt budowy naszych tras strunowych. Spotkało to się z bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ, drodzy Państwo, remont tego metra wymagał bardzo dużych nakładów koszty, natomiast budowa naszych tras to jest zaledwie kilka milionów za kilometr bieżący, co przekażę Państwu w następnych slajdach i opowiem o tym później w podsumowaniu. I ten nasz transport przede wszystkim jest przeznaczony do rozwiązania problemów transportowych poprzez tworzenie innowacyjnych systemów transportu usytuowanych nad ziemią, uzupełnioną siecią tak zwanych wieżowców, czyli tych wież, które są podporami dla tego naszego transportu. Mamy kilka rodzajów naszych pojazdów. W tej chwili mamy 7 pojazdów osobowych. Mamy również pojazdy towarowe. Za chwilę je przedstawię. I z możliwością takiej rozbudowy hybrydowej, od takich najmniejszych Unividu U4651. Ja dzisiaj również miałem okazję zapoznać się z webinarem pana Suchodojewa. Tam był pokazany nowy model transportu, który będzie wykorzystywany właśnie w centrach rozrywki, jakichś tam polach golfowych, wyciągach narciarskich. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Jest to nowy element, on za chwilę będzie dołączony do tego naszego transportu, bo on już jest certyfikowany. Jak również do takich pojazdów bardzo szybkich, widzicie tutaj Państwo u Flasha U4362. To jest w tej chwili naprawdę pojazd, który jest cudem dla mnie technicznym. Miałem okazję go widzieć fizycznie, siedzieć w nim, drodzy Państwo. I to jest pojazd, który może jechać nawet z prędkością do 600 km na godzinę. Jest wersja 6-osobowa i nawet do 50 osób. Takie możliwości ma rozbudowa. Natomiast pojazdy typu Unibus U4210 to są pojazdy, które są przeznaczone do przewozu pasażerskiego tam od 8 do 12 osób, a w rozbudowie takiej hybrydowej nawet do 80. Będziemy teraz podsumowywać kolejno po kilka zdań nasze pojazdy, bo chciałbym, żebyście Państwo się zapoznali z tym taborem. Ja ten pojazd, który tu widzicie, tego nie widziałem. Miałem okazję widzieć w roku 2019 na terenie Ekotechnoparku w Białorusi. Śmigał sobie po takiej linie, tej strunie, która była w przekroju mniej więcej takiego palca, takiego dorosłego mężczyzny, no tak powiedzmy w przekroju, może to miało 2,5-2 cm. I ten pojazd jest przeznaczony dla 2 osób, ma możliwość go również sprężania, to chodzi o to, że to jest na takim specjalnym sztywnym połączeniu.
Jego możliwości przewozowe, jeżeli chodzi o pojedynczy pojazd, to jest 720 osób w dwie strony, natomiast jeżeli go zintegrujemy w 7 takich pojazdów w linii prostej, czyli tak szeregowo, to ma nawet możliwość przewożenia do 3,5 tysiąca osób na godzinę. Jeździ z prędkością 150 km na godzinę. Drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, jak takim transportem można się poruszać w mieście z taką prędkością. Unibike, dosyć ciekawy pojazd, z tego względu on też ma prędkość do 150 km na godzinę dwuosobowy, ale on jest również takim pojazdem, który można wykorzystać jako rekreację, ponieważ w środku ma możliwość kręcenia tak jak na takim rowerku treningowym, gdzie można sobie wytworzyć energię. To jest taka ciekawostka, ale on też jest przeznaczony przede wszystkim do takich parków sportowo-rozrywkowych. Możliwości przewozowe od 720 do 1400 osób, natomiast przy sprzężeniu nawet do 6300 osób na godzinę w dwie strony. Ciekawostką jest również to, że możliwości poruszania się tych pojazdów między jednym a drugim taborem to jest od 25 do 40 sekund. Unibus, miałem okazję tym pojazdem jeździć, drodzy Państwo, w Marina Horce dwukrotnie. Pojazd, który jest od 8 do 14 osób, jeżeli chodzi o taką pojedynczą kapsułę, jak to Państwo widzicie. Natomiast przy zintegrowaniu może być to nawet 3 do 7 takich połączeń. Też prędkość 150 km na godzinę. On jest przeznaczony do komunikacji miejskiej międzymiastowej. A jego możliwości przewozowe to jest nawet do 35 tysięcy osób na godzinę w obie strony, więc to są naprawdę już poważne ilości. No i ta prędkość, która daje nam możliwość podróżowania z prędkością 150 km w zabudowaniu miejskim, czy takiej zabudowanej infrastruktury, no to robi naprawdę ogromne wrażenie. A poza tym to jest, nawet, proszę Państwa, jeszcze bardzo szybki, tani, ekonomiczny transport. Pojazd Unicar to jest jeden z pojazdów, który jest w tej chwili za niespełna kilka tygodni, no może kilkanaście, będzie testowany również w Szardży, ponieważ tam prace już są tak zaawansowane mocno, że ten pojazd będzie testowany. Czyli będzie testowany w takich systemach tak zwanych tropikalnych. Natomiast on jest o tyle ciekawym pojazdem, że to jest pojazd na takim podwójnym zawieszeniu szynowym. Jego pojemność przewozowa to jest 1500 osób na godzinę, jeżeli mamy taki pojedynczy pojazd. Natomiast jeżeli go zintegrujemy w 7 takich pojazdów na sztywnym połączeniu, to nawet ma możliwości przewozowe do 7000 osób na godzinę. Też prędkość 150 km na godzinę. No i pojazd najciekawszy według mnie, to jest oczywiście moja opinia, każdy ma prawo się z nią zgodzić lub nie, który może jechać z prędkością nawet do 600 km na godzinę. Pojazd, który, drodzy Państwo, w roku 2018 zrobił ogromne wrażenie na targach InnoTrans w Berlinie, który w tej chwili jest wystawiany w naszym centrum innowacyjnym w Szardży. I pojazd, który ma być alternatywą do transportu samolotowego, ponieważ jego prędkość to nawet jest do 600 km na godzinę. On może przewozić, drodzy Państwo, nawet do 50 tysięcy osób na godzinę w dwie strony, a jego pojemność pasażerska to jest od 6 do 46. Więc cechą i taką zaletą przede wszystkim tego pojazdu to jest to, że on jest oczywiście bardzo bogato wyposażony, bo tam jest wyposażony we wszelkie multimedia, czyli kamery, tam to takie komputery, można powiedzieć, takie osobiste są w tych pojazdach, luki bagażowe. I ten pojazd, proszę Państwa, cechuje się tym, że jego konstrukcja osiągnęła jedne z najwyższych w tej chwili takich współczynników, jeżeli chodzi o
opór powietrza mamy najniższy na świecie, w tej chwili możemy tak powiedzieć, bo on wychodzi na poziomie 0,06. A porównując takie samochody, drodzy Państwo, które są samochodami wyścigowymi, to ich współczynnik oporu powietrza to jest na poziomie 0,4. To się cechuje tym, drodzy Państwo, że im wyższy współczynnik oporu powietrza, tym jest większe spalanie. Więc widzicie, u nas ten problem jest dużo mocno zmniejszony, ponieważ my tego problemu przyziemia nie mamy. I te nasze pojazdy, ze względu na to, że są na drugim poziomie, ten swój kształt opływowy mają tak fantastycznie skonstruowany. Są bardzo szybkie, bezpieczne i przede wszystkim nie zużywają dużych ilości paliwa, a co to się wiąże, są tanie w eksploatacji i podróżowaniu. Mamy również system transportu towarowego. Od takiego Unitrasu to jest taki system taśmociągów poprzez Unikonta U49201. To jest ciekawostka, bo to jest pojazd, który został specjalnie zaprojektowany na wyraźne życzenia naszych inwestorów z krajów arabskich. Pojazd Unitrak U431 do przewozów pojazdów, materiałów, typu paczki, płyny, ropa naftowa, nawet materiały rozszczepialne i Unitrak U471, otwarty taki pojazd do przewozu materiałów sypkich, czy jakichś tam uropów z kopalń, czy zarówno węgla, czy rud, czy jakiegoś tam piasku i tym podobne. One się charakteryzują tym, że ten Unitrak poprzez swoje takie, drodzy Państwo, zawieszenie dwuszynowe może być używanym pojazdem do przewozu transportu bardzo różnych płynów, zarówno tych takich w miarę bezpiecznych, jak i niebezpiecznych, a on jest budowany na bazie tego miejskiego podwieszanego Unitraka. Jest on pojazdem, który może jeździć z prędkością do 150 km na godzinę, czyli wyobraźcie sobie przewóz materiałów towarowych z tą prędkością. Jego zdolność przewozowa jest nawet do 100 milionów ton rocznie, a przy wybudowanej infrastrukturze te pojazdy mogą dostarczać odpowiednie zamówione ładunki nawet na odległości do 10 tysięcy km, bo każdy z naszych pojazdów jest samoistny, integralny, oczywiście sterowany za pomocą specjalnej naszej technologii, która jest oparta o technologię blockchainową. No i proszę Państwa, pojazd, z którym na pewno zawojujemy świat, to już jest informacja, którą możecie być naprawdę pewni, bo już przechodzimy wszelkie te sprawy testowe i za chwilę będziemy taką technologię sprzedawali na cały świat. Unikont, pojazd do przewozu kontenerów, tych zarówno tych większych, jak i mniejszych, morskich. On oczywiście porusza się po tej eskapadzie tak zwanej kratownicy. Jego prędkość przelotowa to jest do 120 km na godzinę. Widzicie Państwo ten transport dzisiejszy tych tirów, co one mogą zrobić. Jadą tam 5-6 godzin jazdy, przerwa, później znowu 2-3 godziny jazdy i koniec. A tutaj możemy 24 godziny na dobę te nasze pojazdy z naszymi kontenerami transportować na wyznaczone miejsca. Oczywiście pojazdy niezależne, indywidualne, ponieważ są sterowane jako indywidualne pojazdy. Oczywiście to wszystko przy wybudowanej infrastrukturze, tak jak mówiłem, do 10 tysięcy kilometrów. I Unitrans, ten nasz taśmociąg, jego prędkość to jest 36 km na godzinę przelotowa, czyli całkiem przyzwoicie. Natomiast możliwości przewozowe nawet do 100 milionów ton rocznie, czyli to jest w pracy ciągłej. No i system, który jest rewelacyjny, jedyny w swoim rodzaju, drodzy Państwo, którym mogę powiedzieć, z tym systemem praktycznie moje serce już było pokonane, bo ja się zakochałem w transporcie strunowym. Pierwszy raz mi pokazał to Mariusz Duczmański, który jest moim partnerem, który mnie wprowadził do tego biznesu w 2016 roku. Natomiast gdy mi już pokazał film taki dotyczący już tego transportu morskiego, to po prostu, jak to mówią, klękajcie narody.
Ja w ciągu 15, dosłownie 20 minut byłem pewien, że to jest to, co chcę robić w życiu i tym zajmować się i to promuję. Tyle moich takich własnych tam dygresji. Natomiast czym się cechuje ten system morski, że bez konieczności budowania portów, doków, pan Junicki ze swoimi inżynierami opracował taki system, który wychodzi bezpośrednio na 15-20 km głąb mórz i oceanów. I tam poprzez nasze trasy strunowe może być zarówno dostarczany w formie kontenerów, jak i tych materiałów sypkich, w tych pojazdach, które są z tego sypkiego. I to wszystko powoduje to, że my jesteśmy niezwykle atrakcyjni z taką technologią, ponieważ jest wiele krajów, które mają różne złoża w różnych trudno dostępnych miejscach i później jest problem zarówno z ich wydobyciem, jak i ich transportem, a taki system morski jest po prostu idealnym i bardzo tanim i szybko zwracającym się biznesem. I rzecz nieodzowna z naszą technologią przede wszystkim, mówimy tutaj o miastach linearnych, to jest nowe pojęcie w urbanistyce. Miasta, osiedle, które będą takiego typu klastrowego i one są skomponowane harmonijnie w takich różnych miejscach otaczających go przyrodą, ale również takich trudno dostępnych. Mogą być to zarówno wyspy na wodzie, jak i tam jakieś tam nadbrzeża, jak również, drodzy Państwo, tereny pustynne i trudno dostępne. No i te miasta linearne możemy również budować w górach, na terenach pustynnych, jak mówiłem wcześniej, w miejscach, gdzie jest trudno dojechać samochodem, a poprzez wykorzystanie transportu strunowego możemy je zaopatrzyć zarówno w transport, jak i we wszystkie media, plus do tego wszystkie te rzeczy związane z uprawą roślinności i takiej samowystarczalności, ponieważ tym również zajmuje się nasza firma. A teraz kilka technicznych rzeczy na temat tego, co jest w zasadzie najważniejsze w naszym transporcie, a więc budowa naszej szyny. Na tym jest oparty nasz transport. W zależności od wykorzystania i konfiguracji wygląda tak samo. Czyli weźmiemy sobie jakiś kolorowy pisak. Mamy kolor czerwony, będzie ładne. Nie chce się ten czerwony coś zrobić. Jest. Przede wszystkim, drodzy Państwo, niezależnie od tego, do czego będzie wykorzystywany nasz transport, czy to będzie system półsztywny, sztywny, czy kratownicy, o tym będę mówił za chwilę, to wszystko skonfigurowane jest na takiej samej zasadzie, czyli obudowa. Wewnątrz nasze struny naciągnięte, naprężone, zespawane jako jeden monolit, tu nie ma delatacji. Wszystko jest zabetonowane w specjalnym betonie, którego zadanie jest przede wszystkim ochrona tych strun, jak również wyciszenie tego i wzmocnienie całej tej konstrukcji. I właściwości tego betonu są takie, że on może pracować w bardzo skrajnych temperaturach, bo od plus 100 do minus 100 stopni Celsjusza. Dalej. Wymarzymy to. No i coś dzisiaj system nie współpracuje. Dobra. Przepraszam, coś nie chodzi dzisiaj ten system, widzę. Dalej, następnie główka stalowa, bardzo ważny element, bo to jest element, który łączy koła pojazdu, które są jednocześnie elementem napędowym, jak również przekaźnikiem energii, gdzie po tej stalowej główce, tej szyny, one się toczą i tutaj następuje to połączenie elementu takiego również napędowego i hamującego. Mamy kilka rodzajów tych naszych szyn, tak jak mówiłem wcześniej, konstrukcja sztywna, czyli tak zwana eskapada albo kratownica,
I tutaj transport może, proszę Państwa, zarówno biegnąć po górnym poziomie, jak i dolnym, bo takie możliwości to daje. On jest o tyle jeszcze ten system taki ma dodatkowe swoje zalety, ponieważ można tutaj poprowadzić również takie współistniejące media, które będą towarzyszyły budowie miast linearnych, czyli możemy tutaj poprowadzić energię elektryczną, jakiś tam światłowód, ewentualnie jakąś tam linię gazową. To wszystko może być na górnym poziomie, nie musi być to na tych wykopach ziemnych. I to spowoduje, że jest łatwiejszy dostęp i jest dużo tańsza ta technologia do wybudowania i szybsza. Później mamy konstrukcję półsztywną. Tu jest doskonale pokazana jak gdyby wykorzystanie tego jak w mostach takich podwieszanych i konstrukcję taką elastyczną. Ja miałem możliwość jeżdżenia po tej konstrukcji, jak również po tej w Malinachorce. One są ze sobą kompatybilne. Natomiast konstrukcja ta sztywna, oczywiście pojazdy, które po niej jeżdżą, też mają możliwość, że współpracują z tymi dwoma systemami. No i zdolność nasza przewozowa naszego transportu, jak widzicie Państwo, to jest nawet do 50 tysięcy pasażerów na godzinę. Tu mamy taki schemat pokazany, że odległość między jednym pojazdem a drugim to jest około 50 metrów, to daje nam 2 sekundy. To jest takie oczywiście matematyczne wyliczenie, ale takie mamy możliwości i biorąc pod uwagę na przykład możliwości przewozowe dzisiaj jednego z największych przewoźników metra moskiewskiego, to jesteśmy tutaj kilkakrotnie od nich lepsi. Budowa układu napędowego. Ja się skupię tylko na dwóch elementach. Przede wszystkim na tym kole zamachowym. Drodzy Państwo, to jest element napędowy, ale jednocześnie element hamujący. I jest wiele takich pytań przyszłych inwestorów, jak nawet ludzi, którzy się interesują transportem, jak to jest bezpieczne, więc mogę Państwu powiedzieć, że możecie być tutaj spokojni, ponieważ to jest wszystko certyfikowane i mamy na to naprawdę mocne dokumenty, które świadczą, że to nasze bezpieczeństwo jest na najwyższym poziomie. I to wszystko jest oczywiście zarówno na rynek ten już tropikalny, jak ten rynek tej naszej strefy takiej klimatycznej europejskiej. Ale bardzo ważnym elementem jest również akumulator. I tutaj trzeba się pewnymi rzeczami chwalić, bo niespełna kilka miesięcy temu zespół inżynierów z panem Junickim opracowali system ładowań i rozładowań tych naszych akumulatorów na cykl nawet 5000. Jest to wynik wprost rewelacyjny z tego względu, że w tej chwili najlepsze samochody elektryczne uzyskują poziom, można powiedzieć, zaledwie 1000 rozładowań i naładowań, a my mamy ich aż 5000, drodzy Państwo. Ale pan Junicki zaznaczył, że osiągając taki wynik, nie będzie tej technologii sprzedawał na zewnątrz i będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie w transporcie strunowym. Więc widzicie, że nasz właściciel naszej firmy dba zarówno o wasze, jak i nasze i swoje interesy, aby ta technologia po prostu służyła jak najdłużej ludności, bo pamiętajcie, że my wystawiając nasz transport na użytek tak zwany publiczny, gwarantujemy jego pracę przez minimum 100 lat, więc to zobowiązuje. Oczywiście to wszystko jest poprowadzone i sterowane takim inteligentnym system sterowania, takim systemem UST, to jest wszystko opracowywane przez naszych inżynierów ze zbiorem takich inteligentnych zbiorów danych, tak zwaną big data i blockchainem. To są sprawy, które w tej chwili są jak najbardziej na tak zwanym świeczniku technologicznym. Ten inteligentny system sterowania pozwala między innymi do tego, że zarządza tym ruchem, pozwala go łączyć tą jego przepustowość, jak również pełny monitoring i zapewnia przede wszystkim ogromne bezpieczeństwo, które
powoduje, że ta wymiana danych i komunikacji między obiektem zewnętrznym, czyli mówimy tym pojazdem, a bazą jest po prostu w natychmiastowym przesyle. I system bezpieczeństwa transportu strunowego jest, proszę Państwa, też systemem takim, który jest bardzo dobrze odbieranym jako taki system, który służy ochronie zarówno naszego bezpieczeństwa, jak i o bezpieczeństwa natury. Czyli tu mówimy o wodach powierzchniowych, o wodach gruntowych, o przelotu ptactwa, bo nie zakłóca tego systemu, nie ma tego pola magnetycznego takiego dużego. I to, że on jest na drugim poziomie, to ten system wypadku, na przykład jak jest samochodowy, gdzie to dochodzi do 1,5 miliona wypadków rocznie, to nasz system, proszę Państwa, jest nawet 10-100-krotnie bezpieczniejszy. Określony jest, że jest najbezpieczniejszym systemem transportu na świecie. Wysoka odporność na wandalizm i ataki terrorystyczne, bo chcę Państwu powiedzieć, że my również mamy taki system tak zwanych płotów, który też jest naszym produktem, który zabezpiecza na przykład te nasze eskapady, linie na tak zwanych przejazdach, tam powiedzmy kolejowych czy przed autostradach, i to jest wszystko też związane z tym takim wandalizmem i atakami terrorystycznymi. To oczywiście to jest wszystko zintegrowane z systemem. To, że my mamy ruch nad ziemią, to zwiększa nasze bezpieczeństwo blisko 100-krotnie, jak powtarzałem. No i to, że my mamy odległość między pojazdami między 4,5 metra od gruntu minimum i zwyż, to powoduje, że nie mamy skrzyżowań i przez to też nie narażamy osób trzecich na jakieś konflikty takie drogowe i można powiedzieć, jak to się nazywa ładnie, techniczne, niech będzie między nami. I tak reasumując, ten transport strunowy według Rosyjskiej Akademii Nauk, ta nasza innowacyjna technologia transportowa UST jest najbardziej ekonomiczna, bezpieczna i w porównaniu ze znanymi systemami transportowymi na świecie, czyli tu chodzi o transport kolejowy, jednoszynowy, drogowy, kolej magnetyczną. Oczywiście my możemy się porównywać, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, tylko z metrem, bo jak to pan Junicki pięknie kiedyś powiedział, oni mają podziemia, my mamy nadziemia, nadziemiem ten transport. Natomiast jeżeli chodzi natomiast o sprawy związane z ekonomią, to tutaj wypadamy naprawdę bardzo dobrze, bo koszty eksploatacji i budowy takich dróg transportu strunowego to w zależności od wykorzystanej technologii, czyli będziemy mówimy tutaj o trasach półsztywnych, sztywnych czy kratownicy, wahają się od 4 do 10, 12 milionów za kilometr bieżący. Natomiast skrajny przykład metra, to już są kwoty nawet dochodzące do 150 milionów dolarów za kilometr bieżący. Ale jeszcze jest ważna stopa zwrotu, bo ta stopa zwrotu u nas, proszę Państwa, może być nawet w granicach 7-8 lat przy wybudowanej infrastrukturze, a takiego metra nawet do 40. Więc widzicie, że to, co interesuje biznes, to jest budować szybko, tanio, szybka strona stopa zwrotu i później eksploatacja i długa eksploatacja i dobra, bo wiecie Państwo, że my mamy gwarancję tego naszego transportu na minimum 100 lat. Dalej, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie środowiska, tak jak wspomniałem wcześniej, my nie potrzebujemy dużych zasobów ziemi, więc musimy robić tam tych wykopów, czy tam przesuwać tych mas ziemnych na drogi, czy tam na sypy kolejowe, ponieważ nam potrzebne jest troszeczkę ziemi pod podporę. Nasz transport jest zasilany za pomocą energii tych OZE, tak zwanych odnawialnych. I jeżeli chodzi o ten współczynnik, to jesteśmy w tej chwili czołówką na świecie i jest to, drodzy Państwo, też efektem tego, że jest ogromne zainteresowanie naszej technologii wśród przyszłych inwestorów. Na temat naszej technologii już są pisane prace naukowe, doktorskie, także już jesteśmy na tym etapie, że wychodzimy z tą naszą technologią na świat.
Dużo dobrego tutaj zrobiło Expo 2021. Organizowane w roku 2001 w Dubaju, gdzie mieliśmy możliwości przedstawienia naszej technologii w sposób fizyczny. Pokażę to za chwilę. No jeżeli chodzi o wskaźnik wypadkowości, tak jak mówiłem, no my nie mamy, proszę Państwa, problemów tego typu, że jedziemy na gruncie, czyli ten poziom drugi to już zwiększa bardzo mocno nasze bezpieczeństwo, ale też nie mamy skrzyżowań, nie mamy też możliwości takiego czołowego zderzenia tych naszych pojazdów, bo to wszystko widzicie w odpowiednich odstępach i za pomocą naszej technologii jest tak sterowane, żeby ta przepustowość była jak najbardziej wydajna, ale przede wszystkim bezpieczna. Miejsce szczególne, miejsce, w którym testowana jest nasza technologia, to jest zdjęcie z roku 2019. Czekamy na nowe, będą niebawem. Gdzie jest poligon naszej technologii, to jest Balina Chorka. Mówiłem, 70 km na wschód od Mińska, stolicy Białorusi. Tam również jest testowana nasza technologia, już na kilku liniach, zarówno trzech liniach już towarowych. Mamy pięć linii wybudowanych pasażerskich, tam są również takie laboratoria, gdzie testowane są tam hamownie na nasze koła, ale również gdzie robią doświadczenie na produkcji humusu, bo to ma być jeden z takich elementów takich dodatkowych wykorzystywanych w miastach linearnych, bo tak jak wspomniałem wcześniej, będą to budowane w miejscach takich trudno dostępnych. Mamy też zazielenić pustynię, więc jest to jeden z elementów naszych takiej karty przetargowej, gdzie dostaliśmy się na kraje arabskie. Też ciekawe zdjęcie, bo pokazuje możliwości wykorzystania naszej technologii, jak również widzicie Państwo filozofię naszej firmy. To bardzo dobrze widać na zdjęciu tego Unitracka, który sobie tam na odpowiedniej wysokości jedzie, na dolnym poziomie, bo na górnym jest już wykorzystywany element do transportu tych materiałów sypkich, ale chodzi nam przede wszystkim o to, co jest tu na ziemi. Więc mamy na górnym poziomie transport zarówno towaru, jak i pojazdów, natomiast na dole widzicie tutaj drzewy, krzewa, trawy i taka jest właśnie nasza rola, że ziemia ma oddychać, ma produkować, służyć ludzkości, produkować powietrze i być naszym elementem, w którym będziemy wspólnie, integralnie z nią żyli, natomiast nie musimy jej asfaltować, betonować, drodzy Państwo, bo wyprowadzając transport na drugi poziom, nie musimy zabierać poważnych tych ilości ziemi pod nasypy kolejowe czy tam drogowe, niszczyć tej całej infrastruktury zarówno ziemnej, jak i tych wód gruntowych. I przez to wyprowadzając transport na drugi poziom, robimy go bezpieczny, tani w eksploatacji. To zdjęcie pokazuje sposób wykorzystania eskapady, czyli możemy tutaj zarówno prowadzić na górnym poziomie pojazdy towarowe typu Nikont, gdzie będą jeździły kontenery, na dole mogą jeździć pojazdy osobowe, ale też ukazuję Państwu możliwości wykorzystania tej, jak mówiłem, tej kratownicy do dodatkowego wykorzystania przy budowie miast linearnych, czyli prowadzenia tych mediów zwanych, czyli gazu, wody, prądu, etc. I miejsca dokujące, które mają być wykorzystane też również jako element, gdzie wsiadają i wysiadają pasażerowie albo gdzie jest stacja węzłowa, ale też jako możliwość wykorzystania takiego obiektu komercyjnego. W Balina Chorce jest to zrobione tak, że na parterze jest Muzeum Techniki, tam jest cała droga pana Junickiego pokazana, jak on od deski kreślarskiej po dzień dzisiejszy tam wprowadza te transporty. Natomiast poziom pierwszego piętra i górnego to jest miejsce, gdzie wysiadają pasażerowie. Na górnym jest taki fajny taras widokowy z zielenią, gdzie widzimy sobie perspektywę całej okolicy. Natomiast przez to, że ten teren został tak zagospodarowany przez te kilka lat, to stał się też takim obiektem, gdzie mówiłem, że już piszą, studenci piszą prace naukowe, prace doktorskie, magisterskie, jak również stał się elementem, drodzy Państwo, takim turystycznym. I to jest wpisane jako atrakcja turystyczna Białorusi, więc fantastyczny pomysł.
I nasza przyszłość, Centrum Innowacyjne w Szardży, to jest miejsce, w którym mocno zintegrowane są w tej chwili nasze prace, gdzie mamy wybudowane trasy testowe, gdzie budowa jest następnych tras testowych, pokażę to zaraz na zdjęciach nowych. I gdzie mamy również, drodzy Państwo, pokazany nasz ekodom. Widzicie, to jest ten element tutaj, który będzie jeden z tych inteligentnych miast, tak zwanych linearnych. Jak można takie domy budować, drodzy Państwo, i współistniejące z naszym transportem surowcowym wykorzystując. I tu jeszcze bym chciał wrócić do tych miast linearnych. Chciałbym tutaj powiedzieć Wam jeszcze Państwu o tym, że my mamy wybudowane w Malinach Horce taki budynek, jak tutaj widzicie, jeden, w którym znajduje się biurowce, tam przyjmowane są delegacje, zarówno rządowe, jak i władzy lokalnej i studentów. To są budynki wybudowane w technologii eko, z drewna, wykorzystujące wodę deszczową, jak i tam promienie słoneczne do napędzania tam solarów i tam system klimatyzacji, to wszystko oparte jest na zieleni. To jest bardzo fajny system i również taki budynek mamy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Widzicie ją tutaj na tym zdjęciu, tak? To też są Zjednoczone Emiraty. I w tym budynku również mamy takie miejsce, gdzie przejmowane są te delegacje, gdzie mamy pokazany też pawilon z tym naszym transportem, pojazdem na 500-600 kilometrów, ale to jest budynek wybudowany w technologii drewnianej i on musieliśmy uzyskać naprawdę dużo takich dokumentów i certyfikatów, zezwoleń, żeby on w tamtej strefie klimatycznej powstał. Więc to jest pierwszy budynek wybudowany w technologii drewnianej od dziesiątek lat na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Reasumując, transport strunowy to jest innowacyjny, jedyny w takim rodzaju, nie ma drugiego takiego samego, nadziemny od 5 do 150 metrów nad poziomem gruntu, wysoka prędkość, pojazdy osobowe od 150 nawet do 600 km na godzinę, pojazdy towarowe 150 do 120, bezpieczny, drugi poziom, ekonomiczny, tani w budowie, tani w eksploatacji, łatwo integralny, zarówno nowe budownictwo, jak już istniejące i przyjazne środowisku, oparte o małe zasoby ziemi do budowania podpór, jak również wykorzystujący energię odnawialną do naszych napędów, etc. I tak, proszę Państwa, wygląda na dzień dzisiejszy transport strunowy. Wszystkich tych, którzy są z nami pierwszy raz, serdecznie witam. Tych naszych partnerów, jak również inwestorów, którzy są z nami, zapraszam na dalszą część. Przekażę tutaj teraz informacje na temat możliwości zainwestowania w naszą technologię. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że my nie musimy nic płacić, nic kupować w naszej technologii. Możemy się zarejestrować do naszej firmy za darmo. Możemy ją wspierać, ale poprzez naszą możliwość zainwestowania w technologię również ją reklamujemy, bo nasz, proszę Państwa, transport jest w tej chwili finansowany w najlepszy sposób, ponieważ jest to finansowanie społecznościowe. Nie mamy dolara kredytu ani centa. Nasza w tej chwili inwestycja polega na tak zwanym crowdfundingu, czyli społecznościowym finansowaniu. Mamy inwestorów z całego świata. Nawet, drodzy Państwo, mamy Eskimosów, którzy inwestują w naszą technologię, więc czemu nie? Ale jak to wygląda na dzień dzisiejszy? Cały nasz projekt składa się z 15 etapów. Projekt pierwszy to jest ta inżynieria, projekt ostatni, 15, to jest implementacja, czyli już wychodzimy z naszym transportem na rynki zewnętrzne. Wychodzimy na giełdę, sprzedajemy naszą technologię certyfikowaną, w pełni produkcji i rozwoju do wyjścia na rynki zewnętrzne. I my na dzień dzisiejszy jesteśmy w 14 etapie, drugim podetapie i mamy takie to oto możliwości zainwestowania w naszą technologię. Drodzy Państwo, w naszej firmie jest coś takiego jak dyskonto. Dyskonto to jest króciutko, bo o tym bardzo mocno i dużo mówi Mariusz Duczmański na naszych webinarach poświęconych współpracy w firmie, czyli duplikacji. Dyskonto to jest ilość położonych centów na dolara. To jest o tyle ważne, że
Jeżeli my dzisiaj zainwestujemy jakąś tam kwotę pieniędzy w ten nasz transport, powiedzmy tak jak tutaj, w takim inotransie, kładziemy tam 30 centów na dolara, to możemy sobie, drodzy Państwo, policzyć, że w momencie, kiedy wyjdziemy na rynki zewnętrzne, to 3 centy, nie 30 wróć, to będziemy mieć możliwość otrzymania 1 dolara za nasz udział. Więc to jest prosty przelicznik. 1000 dolarów. Mamy tutaj 30 tysięcy udziałów, może to nam dać nawet zysk w przyszłości na poziomie 30 tysięcy dolarów. Dlaczego to jest takie ważne? Bo jeżeli my jako inwestorzy dzisiaj wspomożemy nasz projekt na tym etapie, na którym jesteśmy, naszą technologię, to później jak będą projekty tak zwane celowe, będziemy mieć możliwość uczestniczenia w tych 20%, o których mówiłem Państwu wcześniej. A będą to projekty komercyjne, które będą przeznaczone dla dużych graczy, dużych funduszy inwestycyjnych, banków, jakichś tam konsorcjów rządowo-prywatnych. Natomiast my zawsze w tych 20% będziemy mieć możliwość zainwestowania. I możecie być inwestorem na przykład jakiejś tam drogi przez dżunglę w Boliwii czy tam w Argentynie. Możecie mieć możliwość zainwestowania w trasę, która w przyszłości ma powstać, taka Moskwa-Paryż. Więc widzicie Państwo, że tych możliwości jest naprawdę dużo. A to będą szybkie budowy i szybkie zwroty. I te oferty inwestycyjne mamy zarówno na raty, jak za gotówkę. Tak jak widzicie, ten Inotrans jest za 3000 dolarów. Każdy kolejny zakup inwestycyjny zwiększa naszą ilość udziałów i zwiększa nam się dyskonto. Mamy pakiety dla naszych dzieci, inwestowane głównie przez rodziców i dziadków. Taki maluszek się jeszcze charakteryzuje tym, że to jest pakiet kupowany na nas, na dorosłych, natomiast w momencie uzyskania pełnoletności dziecka, po oczywiście przeprowadzeniu tej całej procedury dokumentacyjnej, taki pakiet przechodzi na nich. W maluszku trzeba jeszcze dodać do tego pakietu świadectwo urodzenia, urodzenie dziecka. Pakiety dla dużych inwestorów. W tej chwili największe dyskonto to jest 54, 8 milionów 100 tysięcy udziałów. Cena 150 tysięcy dolarów za gotówkę, więc widzicie Państwo, życzę każdemu, żebyście takie mieli inwestycje albo pozyskiwali takich partnerów, bo i taką możliwość mamy u siebie. I pakiety najbardziej popularne, też duże i mniejsze. Widzicie to nawet pakiet za 50 tysięcy dolarów w równych ratach przez 5 miesięcy po 10 tysięcy dolarów, dyskonto 46, 2 miliony 300 tysięcy udziałów. Bardzo poważne pieniądze i bardzo przyzwoita stopa zwrotu. I pakiety te takie najbardziej popularne, start od 250 do biznes za 2000. My mamy możliwość inwestowania na tak zwane trzy rodzaje, jak ja to mówię. Pierwszy to kupujemy, czekamy aż wejdziemy na rynki zewnętrzne. Później możemy się tych udziałów naszych oczywiście pozbyć, wziąć za to pieniądze i możemy zapomnieć o tej inwestycji. Drugi sposób to jest taki, że kupujemy, czekamy na zwiększenie jego wartości, zostawiamy sobie tak na tak zwaną jesień życia. I trzeci, drodzy Państwo, trzymamy, reinwestujemy, jak również korzystamy z tych naszych udziałów po sprzedaży części naszych udziałów, bo mamy zapewnione, że jak firma osiągnie zysk, to będzie wypłata dywidendy z tych naszych posiadanych udziałów, a więc to będzie naprawdę taki przyjemny pieniądz, który nam wejdzie do naszego portfela raz w roku. No i mamy jeszcze możliwość tych naszych udziałów, drodzy Państwo, przenieść do naszych, na następne pokolenia, bo są one dziedziczne. Dla tych partnerów, którzy nie mają pieniędzy albo mają mniejsze, albo chcą jeszcze zwiększyć swój udział, mamy jeszcze dodatkowe rozwiązanie, jak mówiłem. My się rejestrujemy za darmo, natomiast jeżeli chcemy zostać takim pełnoprawnym uczestnikiem naszego biznesu, należy dokonać inwestycji. I dla tych partnerów, którzy nie mają za dużych środków, a mają możliwości pozyskania dużych partnerów, mamy tak zwany program partnerski i dla nich jest to za pozyskanie partnerów z pierwszej linii możliwość uzyskania prowizji na poziomie 15%. Jeżeli ten partner z naszego polecenia zrobi taką inwestycję, to na nasze konto, tak zwane bonusowe, wchodzą wtedy odpowiednie ilości tych pieniędzy i z tego później możemy poczynić sobie inwestycje.
I w taki sposób też możemy budować swój portfel. No jest w Polsce, tam jest kilkadziesiąt osób, które to robią zawodowo albo mają taki po prostu element, że mogą sobie dorobić do swoich dochodów takich miesięcznych. W marketingu, czyli w biznesie takim, jak my się zajmujemy, jest dwa rodzaje inwestorów. Ci, co mają pieniądze, tak zwanych inwestorów pasywnych i inwestorów aktywnych, do których ja również należę, którzy pozyskują partnerów, mówią o tym biznesie i mają możliwości później z tych środków, które uzyskają z prowizji, dokupić sobie i zwiększyć swój portfel akcji. I kolejne konto, tak zwane akcyjne. Jest to konto takiego, które ma dwie możliwości dla partnerów, którzy nie chcą zakupować na ratę albo mają mniejsze pieniądze, mogą sobie taką inwestycję poczynić nawet od $50 do 150 tysięcy, to jest nieograniczone. Natomiast jest taka sytuacja, że partnerzy, którzy zakupią na raty pakiety, i w życiu jest różnie, mogą stracić pracę, może wystąpić jakaś choroba w rodzinie, wiecie Państwo, no życie jest cudem, ale też jest nieprzewidywalne. Gdyby mi się taka sytuacja wydarzyła, nie opłacają rat w terminie, a zapłacili tam 2-3 raty, to te pieniądze nie przepadają, wchodzą wtedy na tak zwane konto akcyjne i później z tego konta również można sobie dokonać inwestycji. Będzie mniejsza, ale zawsze będziemy mieć. Tyle informacji inwestycyjnych. Dużo na ten temat mówi Mariusz Duszpański. Zapraszam. On ma następne spotkanie z Państwem w pierwszy poniedziałek czerwca, nie we wtorek, bo ze względu jakichś tam rodzinnych poprosił o przełożenie tego na dzień. Już Państwu mówię dokładnie. Na 6 czerwca na godzinę 19, bo ja chciałem jeszcze dodać taką informację do Państwa, że ze względu na to, że już jesteśmy w takiej letniej porze, te dni są dłuższe, to ja będę prowadził swoje webinary dotyczące technologii o godzinie 20 we wszystkie czwartki, natomiast Mariusz Duszpański, poza jednym wyjątkiem, w ten poniedziałek, jeszcze w czerwcu o godzinie 19, natomiast od lipca też będzie prowadził o godzinie 20. Ale idziemy teraz do wiadomości. Postęp budowy w centrum testowym Szardy, szczegółowy raport. Macie to Państwo oczywiście w swoich biurach, no więc tam chodzi o to, że tak, tu mamy tą trasę numer 2 z Kratownicą, widzicie Państwo? Ja miałem okazję być, jak tu były dopiero wylowane te podpory. Tam są zakończone prace betonierskie, inżynieryjne i trwają prace, aby tutaj podłączyć energetykę, bo to jest druga linia taka budowana na jeziu. Tu mamy zakończenie, drodzy Państwo, i takie betonowanie drugiego tego przystanku, tak? To będzie na trasę numer 4 szykowane. Widzicie tutaj wszystkie te systemy, gdzie będą betonowane, wylewane i też ta elektryka będzie zakładana na jesień, bo to jest tak zintegrowane, żebyśmy i Belka Kotwiąca już w tej trasie numer 4 i to jest ta belka o jakiejś sztywności podporze kotwiącej do numer 4, czyli to będzie taka belka, która będzie zarówno do tych półsztywnych, jak i sztywnych elementów. Tak wyglądają prace w Centrum Innowacyjnym w Szardzie, czyli na budowie, drodzy Państwo. Macie tutaj najświeższe wiadomości. No i teraz rzecz ważna, bo byliśmy na takich targach, drodzy Państwo, Heroad of Traffic Expo Middle East. One się odbyły 17-18 maja w Narodowym Centrum Wystawowym w Abu Dhabi. Abu Dhabi to jest stolica Abu Dhabi. Przepraszam, nie zapomniałem. Zapomniałem. W Arabii Saudyjskiej, przepraszam. O co to jest ważne? Dlaczego to jest ważne, drodzy Państwo? Bo na takich targach, między innymi tymi Terot, w roku 2019 nasza obecność spowodowała to, że zostaliśmy i podpisaliśmy umowę na wejście na budowę w Szardzie. Ale teraz jesteśmy w stolicy Arabii Saudyjskiej, no i tam między innymi
nasz ten dyrektor wykonawczy, który tutaj widzicie Państwo, tego pana w tym szarym garniturze. Gościł wiele takich organizacji rządowych i pozarządowych z Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Kuwejtu, Egiptu. I był tam między innymi pan Errol Tan, to jest dyrektor projektu linearnego miasta NEO. I on był szczególnie zainteresowany naszą właśnie technologią. To jest ten pan tutaj, ponieważ oni też mają w planach budowę miasta linearnego. I taka uczestnictwo w takiej wystawie powoduje to, że my, drodzy Państwo, mamy wtedy możliwość zaistnienia z naszą technologią i pokazania jej. I to są już partnerzy, którzy znają, bo ten pan to jest ten właśnie Errol Tan, natomiast ten tutaj, przepraszam, to jest z Dubaju i to jest z tej firmy RTA, czyli takiego transportu drogowego, który zajmuje się Dubajem. Tam my już uczestniczymy w takich elementach przetargu na wprowadzenie transportu stonowego na terenie Dubaju. To jest właśnie przedstawiciel, który po raz kolejny odwiedził nasze stoisko i rozmawiał z naszym przedstawicielem, dyrektorem, który jest w Centrum Innowacyjnym Sharjah. Natomiast ten pan zajmuje się tym projektem TNO, czyli tego miasta linearnego, ale w Zjednoczonych Emiratach, w Arabii Saudyjskiej wrócił. No i bardzo ciekawa sprawa, drodzy Państwo. Miałem okazję dzisiaj poświęcić sporo czasu na zapoznanie się z tezami webinaru Aleksandra Suchodojewa z 12 maja. Więc to się odbyło niedawno. I on tam zrobił bardzo szeroką analizę sytuacji gospodarczej i takiej, nawet mogę powiedzieć, politycznej na świecie w odniesieniu, jak na tym tle wychodzi transport strunowy. Macie to Państwo w zakładkach wiadomości. Streszczenie to jest aż 17 stron tego, więc to jest bardzo dużo. Ja Was tu się nie będę za mocno rozgadywał na ten temat, bo tam było głównie taki, na zasadzie on to pokazał, wykresów takich finansowych, że są spadki, wzrosty firm i ja gorąco Państwa zapraszam do tego, żebyście się zapoznali, bo tam jest pokazany zarówno rynek amerykański, jak i europejski i jak właśnie ta sytuacja, która teraz po tej pandemii jest, wpływa na to, że inwestycje, które kiedyś szły w tak zwanym kierunku tych nowych technologii, tu chodzi tam, wiecie Państwo, jakieś tam budowanie coinów, czy jakichś tam kryptowalut, w tej chwili mocno zostają uderzane po kieszeni, można powiedzieć, bo można to przyrównać, że to jest jakaś tam wydmuszka, no, na dzień dzisiejszy, oni tak to określił. Natomiast bardzo interesującą alternatywą jest właśnie nasz transport, ponieważ on powoduje to, że ta inwestycja w transport strunowy jest oparta o technologię i już o gotowe rozwiązania i pojazdy, więc naprawdę gorąco polecam, żebyście Państwo zapoznali się szczególnie z tym artykułem Suchodojewa, bo on jest naprawdę interesujący i otworzy Wam takie nowe spojrzenie i perspektywę na to, co się dzieje. No i jeszcze jedna wizyta, kolejna. Inżynier kolei z Londynu ocenił transport strunowy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jest to pan dr Lawson Mukbas, który jest wykładowcą w Londynie na takiej szkoły budownictwa i kolei. On się zapoznał z naszą technologią. Ten pan odwiedził zarówno ten nasz pojazd, widzieliście, 500 km, przejechał się trasą, jak również on jest takim panem, który jest odpowiedzialny za budowę takiej linii kolejowej w Afryce, długości 12 km. Miasto Calabar, to jest stolica Cross River i według niego możliwości wykorzystania transportu może być odpowiednią alternatywą dla trasy 80-100 km. Może to nie jest dużo, ale tu z pewnością chodzi o to, że ten nasz transport może być wykorzystany w miejscach takich bardzo trudno dostępnych. No i pan Lawson oczywiście stwierdził, że transport strunowy jest bardzo dobry, odwiedził tam i widzicie te nasze kontenery i system sterowania.
ale przede wszystkim widzi ogromne perspektywy zarówno do współpracy, jak i zarówno tej współpracy naukowej, jak i w przyszłości biznesowej dla naszego transportu i wprowadzenia go na rynkach Afryki. No to cóż, dobrnęliśmy do końca. Dziękuję za uwagę. Macie pytania, proszę pisać. Jeżeli nie ma, to ja zapraszam 2 czerwca o godzinie 20 w czwartek. Mariusz Duczmański 6 w poniedziałek będzie mówił o duplikacji, o prowadzeniu biur, o możliwościach inwestowania, etc. Macie Państwo pytania? Nie ma. Dziękuję za uwagę. Zapraszam 2 czerwca. Życzę spokojnego wieczoru. Dla Piotrka w Stanach Zjednoczonych jeszcze pięknego dnia, bo to jest różnica 7 godzin między nami. Dziękuję Piotrze za to, że jesteś z nami. Dziękuję wszystkim Państwu oczywiście i życzę pięknego wieczoru i pięknego dnia. Do zobaczenia 2 czerwca. Bądźcie z nami.